Ważne wieści o stanie zdrowia Maryli Rodowicz. Gwiazda zdradziła, jak się czuje po operacji. W ostatnich dniach Maryla Rodowicz zniknęła z mediów. Fani popularnej artystki od razu to zauważyli i zaniepokojeni dopytywali o powody wycofania się piosenkarki z życia publicznego. Okazało się, że Rodowicz trafiła do szpitala, gdzie przeszła poważną operację. Wiadomo, jak czuje się królowa polskiej estrady. Maryla Rodowicz przeszła pilną operację. Wiadomo, co się stało. W ostatnim czasie nazywana królową polskiej estrady Rodowicz zniknęła z mediów. Fani od razu zauważyli brak wokalistki, która na co dzień jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu ostatniego koncertu, 24 marca, artystka nie udzielała się publicznie. Okazało się, że tuż przed Wielkanocą piosenkarka trafiła do szpitala, gdzie przeszła pilną operację. Wiadomo, że u legendy polskiej sceny muzycznej wykryto zmianę w płucach. W jakim stanie jest Maryla Rodowicz? W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc, podaje portal Shownews. 78-letnia Rodowicz to niezwykle lubiana artystka, która na polskiej scenie muzycznej występuje już ponad 60 lat, co niewątpliwie jest sporym obciążeniem dla organizmu. Kiedy lekarze wykryli niepokojące zmiany w płucach, piosenkarka natychmiast poddała się leczeniu, przechodząc pilny zabieg w jednej z warszawskich placówek specjalistycznych. Artystkę na miejscu wspierał jej 37-letni syn Jędrzej Dużyński. Maryla jest dobrej myśli. Opiekują się nią najlepsi specjaliści, a rodzina dba o to, by miała w szpitalu wszystko, czego potrzebuje, donosi Shownews. Maryla Rodowicz uspokoiła swoich fanów. Rodowicz, komentując ostatnie wydarzenia, uspokaja fanów, jednocześnie jednak nie ujawnia żadnych szczegółów. Nie chcę komentować tej sytuacji. Pożar opanowany, powiedziała w rozmowie z Super Expressem. Wygląda na to, że operacja się udała i cała sytuacja toczy się po myśli piosenkarki. Wielkanoc bowiem spędziła już w swoim domu w podwarszawskim Konstancinie. Świąteczny czas spędzony wśród najbliższych sprawił, że artystki nie opuszczał dobry humor. Serniczek, serniczek, serniczek pełen snów. Gdzie spojrzeć serniczek, serniczek tam i tu, opublikowała na swoim profilu społecznościowym.